Otwieram 26. sesję Rady Gminy Małdyty. Bardzo serdecznie witam pana wójta, panią skarbnik, pana sekretarza, witam pracowników Urzędu Gminy. Witam po odmówieniu obecności sołtysów wśród nas. Witam również państwa radnych. Przedstawię zaproponowane porządek dzisiejszych obrad. Punkt pierwszy, ostatnie sesji stwierdzenie prawomocności obrad, punkt drugi, informacja o porządku obrad i ewentualne zmiany porządku obrad, punkt trzeci, przyjęcie protokołu 25. sesji Rady Gminy, punkt czwarty, informacja o wójtach gminy o pracach między sesjami, punkt piąty, debata nad raportem o stanie gminy Małdyty za 2020 rok, punkt szósty, przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Małdyty wotum zaufania, punkt siódmy, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Małdyty za 2020 rok i udzielenia absolutorium wójtowi gminy Małdyty z tytułu wykonania budżetu gminy Małdyty za 2020 rok. Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o rozpowszechnianiu wśród mieszkańców informacji. Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianie treści uchwały o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Małdyty w 2021 roku. Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny o Skarbu Państwa na rzecz gminy Małdyty. Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Małdyty na 2021 rok. Punkt 14. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 15. Sprawy różne wolne wnioski i informacje. Punkt 16. Zamknięcie sesji. Czy ktoś z państwa radnych chciałby coś mieć do tego porządku obrad? Nie widzę. Stwierdzam, że według listy obecności w dzisiejszych obradach uczestniczy 9 radnych, co stanowi kworum i rada może podejmować prawomocne uchwały. Chciałbym przegłosować dzisiejszy porządek obrad. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że porządek został przyjęty 9 głosami za. Przystępujemy do punktu trzeciego, przyjęcie protokołu 25. sesji Rady Gminy Małdyty. Jak wszyscy wiemy, protokół był przedstawiony w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również w wersji pisemnej. Każdy z radnych tu się mógł z tym zapoznać i wnoszę o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że protokół został przyjęty 9 głosami za. Punkt 4. Jest to informacja wójta gminy o pracach między sesjami. Proszę bardzo, panie wójcie. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni sołtysi, proszę państwa, przedstawię najważniejsze informacje, prace, jakie miały miejsce między sesjami, a więc od końca maja wcześniej informowałem państwa na poprzedniej sesji. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na dowolenie dzieci do szkół w roku szkolnym 2021-2022. Chcemy dobrze się do tego przygotować, troszkę zmienić tą umowę, która była w latach poprzednich. 25 i 27 maja odbył się szkoła podstawowy egzamin ósmoklasisty. 27 spotkanie z pracownikami urzędu z okazji Dnia Samorządowca tutaj w sali sesyjnej Urzędu Gminy. 27 maja wydano rozporządzenia w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy. Chciałbym państwa poinformować, że od 1 czerwca utworzone zostało stanowisko kierownika referatu formacji i rozwoju lokalnego, w którym została pani Janna Jączątek, która jest dzisiaj z nami. Przewodniczącowała pani Janna. Gratuluję.
dniu 31 maja podała do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które w zakresie podatków lub opłat zależnych gminie Motyty udzielono ulg, odroczeń i umorzeń oraz pomocy publicznej w 2020 roku. 31 maja rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Motyty przez organizacje pozarządowe w 2021 roku. 31 maja nastąpiło nabycie działki numer 27/3 obraz udziału z przypadkiem na Świetlicę Wiejską. Jest to działka taka zabudowana. Kwota nabycia to jest 30 tysięcy złotych. Również rozmawialiśmy na komisjach na sesji, kiedy Państwo wyrażaliście zgodę na zakup tej działki oraz budynku. 31 maja przesłano do wojewody warmińsko-mazurskiego w formie elektronicznej stosowny wniosek o zwrot budżetu z budżetu państwa części wydatków gminy wybranej w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2020. 1 czerwca nastąpiło wprowadzenie do urzędu pani skarbi. Do 1 czerwca zaczęła pani pracę. Tutaj była zamiana poprzedniej sesji, ale już od 1 czerwca pracuje pani skarbi w urzędzie. 1 czerwca również spotkałem się z przedszkolakami, z przedszkolą Motyta, było to spotkanie z okazji Dnia Dziecka. 1 czerwca wziąłem również udział w posiedzeniu Powiatowego Centrum Rozwoju Kresowego w Ostródzie w związku z wystąpieniem na terenie gminy Motyty w przypadku wścieklizny u zwierzęcia. Pewno Państwo słyszeliście o tym, bo wiem, że media o tym informowały tutaj i mieszkańców, i powiedzmy okolicznych gmin, prawda? Wywieszone zostały tablice informacyjne dotyczące tego tematu. 7 czerwca przedstawiono Radzie Gminy sprawozdanie finansowe gminy Motyty składające się m.in. z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz łącznego bilansu jednostek budżetowych. 7 czerwca uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu Związku Gminy Powiatu Kalawalnowskiego i Pojezierza Jaworskiego w sali sesji Urzędu Miejskiego w Ostródzie. Udzieliliśmy tam tutaj wraz z radnym Witoldem Kockiem, głosowaliśmy za udzieleniem absolutorium władzą związku za 2020 rok. 8 czerwca przywódczyłem obradom Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Młodykach w Urzędzie Gminy. W dniu 10 czerwca uczestniczenie w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Pospolitej Polskiej w Młodykach. 1 czerwca wystosowano zapytanie projektowe na zadanie inwestycyjne pod nazwą rozbudowa infrastruktury wodociągowej Sobrzyki Wielkie Badnity i Granitko i Blendy. 15-16 czerwca prowadzenie kwalifikacji wojskowej osób z terenu gminy Motyty. Przygotowaliśmy również projekty uchwał Rady Gminy na wchodzącą sesję, czyli na sesję dzisiejszą. W dniu 16 czerwca udział w przedsesyjnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy. I taka też informacja, rozpoczęliśmy już w sumie wcześniej, rozpoczęliśmy od 50 i 60-lecia spożycia małżeńskiego. Te obchody nadal trwają. Odwiedzamy mieszkańców, te pary w domach ze względu na pandemię. Wcześniej bywało tak, że te pary były zapraszane do urzędu, prawda, do Urzędu Stanu Cywilnego. W tej chwili jest troszkę inaczej. Na terenie tutaj w tym roku mamy 21 par. W sumie 16 par to są 50-lecia. I 5 par, przepraszam, to są 60. Także trochę tych par jest, 21 par do odwiedzenia. Bardzo są to takie miłe spotkania, także cieszę się, jak mogę uczestniczyć i te małżeństwa odwiedzać, przekazywać medal, prawda, i jeszcze drobny tego upominki na dużo. Także to by było na tyle. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Przystępujemy do punktu 5. Jest to wypadek na raportę ustawy gminy Motyty za 2020 rok. Tak, z rady otrzymał taki raport w ustawie gminy Motyty na konstytucję. Proszę bardzo. Rozumiem, że dyskusja była na komisjach, jest wszystko przeanalizowane, przedyskutowane, więc pozwolę sobie odczytać treść uchwały. Dotyczy punktu 6.
Uchwała Rady Gminy Małczyty z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia budowy gminy Małczyty wotum zaufania na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4a oraz artykułu 28a ust. 1 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy w radach gminy Małczyty uchwała co następuje. Paragraf 1. Po rozpatrzeniu i przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy Małczyty 2020 roku Rada Gminy Małczyty udziela budżetowi gminy Małczyty wotum zaufania z tego tytułu. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Uchwała została przyjęta 9 głosami za. Dziękuję, gratuluję panie wójcie. Przystępujemy do punktu 7, to będzie taki dość obszerny punkt. Rozpatrzenie, zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Małczyty za 2020 rok, udzielenia absolutorium wójtowi gminy Małczyty z tytułu wykonania budżetu gminy Małczyty za 2020 rok. Tu poproszę o pana wójta o wystąpienie. Wysoka Rado, Szanowni Sotysi, proszę Państwa, sprawozdanie z budowania budżetu w formie pisemnej zostało w stopniu terminie przekazane Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Wykonanie budżetu gminy za 2020 rok przedstawia się następująco. Po zmianach w ciągu 2020 roku budżet wyniósł. Dochody planowane 34 562 763 zł 14 groszy, dochody wykonane 34 815 486 zł 18 groszy. Wykonanie dochodów przekroczyło planowane i wyniosło w stosunku procentowym 100%, 100,7%. Dochody własne wykonano 102,10%, w tym zrealizowano podatki od osób fizycznych w wysokości 90,57% planowanego dochodu, natomiast podatki od osób prawnych zrealizowano na poziomie 91,62%. Wydatki planowane 38 676 668 zł 17 groszy. Wydatki wykonane 32 286 853 zł 63 grosze. Wydatki ogólne wykonane na poziomie 83,50% w stosunku do planowanych wydatków. W podziale na wydatki bieżące wykonane na poziomie 88,90% przy planowanych 31 269 184 zł 6 groszy wykonano w wysokości 27 804 087 zł 94 groszy. Wydatki majątkowe wykonano w 60,50% przy planowanych 7 407 494 zł 11 groszy wykonano 4 482 765 zł 69 groszy. I tutaj taka ważna informacja, proszę Państwa, zadłużenie gminy spłacane jest według przyjętego harmonogramu. Tu zastanawiamy się z panem starym, czy nie pójść troszkę dalej, ale myślę, że opowiem przy najbliższym spotkaniu na komisjach. I na dzień dzisiejszy, 31 grudzień, wyniosło 2 706 003,67 zł. Zmalało w stosunku do roku poprzedniego kwoty 441 800 41 groszy. I tu taka bardzo ważna informacja, która mnie bardzo cieszy. Zadłużenie gminy stanowi 7,77% w stosunku do wykonanych dochodów. Proszę Państwa, powiedzieć, wczoraj spotkałem się jednym panem, który bardzo interesuje się działaniami gminy. Także z taką miłą informacją przekazałem o tych 7%, jak parę razy dopytywał, czy na pewno 7, tak, 7,77, jeszcze raz uważam, że to jest głośno, w tej chwili wynosi zadłużenie. Uważam, że jest bardzo małe, a w przyszłości mam nadzieję, że już się zmniejszy. Takie jeszcze ważne informacje, proszę Państwa, jeżeli chodzi o budżety, bo jeżeli chodzi o wydatki, prawda, o inwestycje. Mam tutaj taką informację, jeżeli chodzi o sołectwo, na przykład sołectwo Dobroci. Przebudowa drogi gminy 583 107 zł. Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego 26 tysięcy. Wykop przyłączy sieci kanalizacyjnych 41 tysięcy. Aha, kupiliśmy od
od nadleśnictwa prawa 41 185,32 zł. Inwestycje na kwotę ogólną 650 292,32 zł. Zobaczcie Państwo, tutaj DXOS ma ponad 1 000 000 zł. W sobie już przeprowadzono następujące inwestycje. Doprowadzenie do należytego stanu technicznego, wewnętrznego, środowego ciągu komunikacyjnego. To znowu ta kwota była uzyskana, 5 tysięcy. Kolejna droga Skowru, również w tej miejscowości, 114 567,50 zł, na kwotę ogólną 209 tysięcy. W sołectwie Wilamowo, również drogę w Wilamówku, na kwotę 175 865 groszy. I przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo, 575 745,16 zł. Na łączną kwotę 755 605,32 zł. Jeszcze takie pozostałe pojedyncze inwestycje, modernizacja stacji udostępniania wody w Biorątowie, 99 950 zł, przebudowa drogi gminnej w Sokłach, 1 803 079 zł, przebudowa ulicy Szkolnej, 438 000, zakup lamp solarnych 80 tysięcy, to zawsze te lampy zakupujemy z funduszy sołeckich, co się sobie przeznaczają. Po tej zobaczcie Państwo gdzieś podsumowując, całkiem spora kwota. W roku wychodzi cyfryzacja urzędu, proszę Państwa, 144 754 zł, i tu ja rozumiem, że wcześniej była tutaj inna wydana, tak czy w tym roku będzie inna, bo cała inwestycja to jest około 1 457 000. Zobaczcie Państwo, to jest 144 w roku. No i zakup samochodu strażackiego 270 520 zł. Jeszcze taka, może tutaj uzupełnię to, taką informację, że otrzymaliśmy środki zewnętrzne, bo moglibyście Państwo zapytać, skąd to się bierze, prawda, że to zadłużenie ciągle spada. Robimy takie inwestycje, które odczytałem, wielomilionowe można powiedzieć, prawda? Ale dzieje się to dlatego, że pozyskujemy środki zewnętrzne. I tutaj chciałbym Państwu powiedzieć, że tych środków w tamtym roku było na kwotę 2 580 000 zł. Z budżetu Unii Europejskiej 253, to te, które zostały wydane, prawda? 253 083 zł, i z budżetu Państwa 2 327 504 zł 95 groszy. I tak na koniec, zanim ostatnie zdanie tutaj Państwu powiem, to na komisjach pamiętacie Państwo, wspominałem o tej nadwyżce, która mi troszkę nie pasowała, bo gdzieś głowie miałem wyższą, to jednak okazało się, że po części miałem rację. Pani skarbnik nie doliczyła kwot, które zostały przeznaczone. Tak, tam około 304 tysięcy, tak? Także widzicie Państwo, czyli czyli miałem rację. Ta nadwyżka jest jeszcze większa niż tutaj Pani skarbnik przedstawiała. Gdzieś to w pamięci miałem, tak liczyłem na 3 miliony. Także. Czyli ta nadwyżka to dochodziła z tego konkretnego roku, tak? Nie doliczona była z tych pozostałych nadwyżek, które przechodzi. Stąd ta różnica, która nie jest. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane, co jest najważniejsze, przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mokotów za 2020 rok. Dziękuję bardzo. Przystąpimy do punktu drugiego. Poproszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mołdyty o wykonaniu budżetu Gminy Mołdyty za 2020 rok, sporządzona na posiedzeniu w dniu 19 maja 2021 roku. Komisja przeanalizowała sprawozdanie o wykonaniu budżetu Gminy Mołdyty za 2020 rok. Członkowie Komisji podkreślają, że realizacja założeń budżetowych w 2020 roku była na dobrym poziomie. Dyscyplina w spłacaniu zobowiązań kredytowych i osiągnięcie poziomu zadłużenia w wysokości 7,77% do uzyskanego dochodu rokuje pozytywnie i daje gminie możliwości kredytowe na planowane dalsze inwestycje. Należy jednak pilnować tego wskaźnika, aby jego wysokość nie przekraczała możliwości naszej gminy.
dyscyplina budżetowa oraz inwestycje w gminie Nowy znajdują się na dobrym poziomie. Komisja rewizyjna, mając na uwadze powyższe, uważa, że wójt gminy Nowy realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Jego decyzje miały na celu dobro społeczne, społeczności gminy. Wszelkie ważne dla gminy sprawy omawiał i konsultował z radą gminy. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mordyty, mając na uwadze powyższe, w głosowaniu jawnym 3 głosami za, stan osoby komisji 3 osoby, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Mordyty za 2020 rok i wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Mordyty. Podpisy komisji: Jarosław Kowosa, Anita Stecko, Krzysztof Paś. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proponuję Państwa teraz opinią składu orzekającej Wykonanie Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Uchwała Wykonanie Izby Obrachunkowej, skład orzekającego Wykonanie Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 31 marca 2021 roku. W sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Mordyty sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mordyty za 2020 rok. Skład orzekający Wykonanie Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach: przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Paweł Burginowicz, Andrzej Kiszta, działając na podstawie artykułu 12 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o ekonomii i spadku rachunkowych. Tekst jednolity dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 2137 ze zmianami, opiniuje pozytywnie przedłożone przez wójta gminy Mordyty sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mordyty za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Teraz przystąpimy do podpunktu 4. Jest to dyskusja nad sprawozdaniami. Tu poproszę przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań. Zaczniemy może od Komisji Budżetowej. Komisja Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Mordyty o wykonaniu budżetu gminy Mordyty za rok 2020 sporządzona na posiedzeniu Komisji w dniu 16 czerwca 2021 roku. Komisja Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Mordyty na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2021 roku po rozpatrzeniu sprawozdania wójta gminy Mordyty z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy Mordyty za 2020 rok postanawia pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu gminy Mordyty za 2020 rok. Członkowie komisji po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mordyty za 2020 rok oraz raportu o stanie gminy Mordyty za 2020 rok uważają, że realizacja założeń budżetowych w roku 2020 oraz zaocz o kondycję finansową, gospodarkę i stan posiadania majątkowego gminy był na dobrym poziomie. Dyscyplina w spłacaniu zobowiązań kredytowych i osiągnięcie poziomu zadłużenia do osiągniętego dochodu nadal reaguje pozytywnie i daje gminie możliwości kredytowe na planowanie dalszych inwestycji. Komisja Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Mordyty pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Mordyty za 2020 rok i wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Mordyty. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ochrony Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego Rady Gminy Mordyty o wykonaniu budżetu gminy Mordyty za rok 2020 sporządzono w tym komisji z dniu 16 czerwca 2021 roku. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ochrony Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2021 roku rozpatrzyła i przeanalizowała sprawozdanie wójta gminy Mordyty z wykonania budżetu za 2020 rok oraz raport o stanie gminy Mordyty za 2020 rok. Postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu gminy Mordyty za 2020 rok. Komisja po przeanalizowaniu sprawozdania o stanie mienia komunalnego w gminie, wysłuchaniu wyjaśnień skarbnika gminy pani Małgorzaty Błagar o szczegółowych dochodach i wydatkach ujętych w sprawozdaniu, a także po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy Mordyty za 2020 rok, nie wniosła uwag do wymienionych dokumentów. W tym samym głosowaniu jawnym 4 głosy za, stan osobowy komisji 4 osoby.
pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Małdyty za 2020 rok i wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie absolutorium budowi gminy Małdyty. Dziękuję bardzo. Poproszę przewodniczącego Komisji Oświatowej. Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Małdyty w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Małdyty za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego sporządzona na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2021 roku. Komisja w składzie przewodniczący Ryszard Rybski, członkowie Renata Nadolska, Arkadiusz Pierak, Zbigniew Kucharski na posiedzeniu stałej Komisji Rady Gminy Małdyty w dniu 16 czerwca 2021 roku. Rozpatrując w szczególności sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, sprawozdanie finansowe za 2020 rok i raport o stanie gminy, dokonała oceny wykonania budżetu i sprawozdania finansowego gminy Małdyty za 2020 rok. Na podstawie rozpatrywanych materiałów komisja postanawia pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu gminy Małdyty za 2020 rok. Członkowie komisji po wcześniejszym zapoznaniu się i przeanalizowaniu materiałów wydruwowych wraz z wyjaśnieniami pani skarbnik gminy dotyczącymi szczegółowych dochodów i wydatków uważa, że wójt realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, rzetelności, oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Mając powyższe na uwadze, Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Małdyty. Opinię w powyższym brzmieniu komisja przyjęła w głosowaniu jawnym 3 głosami za. Stan osobowy komisji 4 osoby, 1 nieobecna w czasie głosowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Przystępujemy do punktu 5. Jest to podjęcie uchwały, którą proszę czytać. Uchwała Rady Gminy Małdyty z dnia 18 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy Małdyty za 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy Związku Gromadzeń 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Małdyty uchwała następuje. Paragraf 1. Zatwierdza się po jego rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Małdyty za 2020 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa Rady chciałby się odnieść do uchwały? Nie widzę, przystępuję do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 9 głosami za. Przystępujemy do podpunktu 6, jednego z najważniejszych punktów. I tu jest udzielenie szantowi wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu gminy Małdyty za 2020 rok. I tu poproszę stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia szantowi. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Małdyty w składzie przewodniczący Artur Komosa, członek Jan Krastecko, członek Krzysztof Pani. Działając na podstawie artykułu 18 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713, o pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu gminy za rok 2020 wnioskuję o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Małdyty za rok 2020 z tytułu wykonania budżetu gminy. Podpisy komisji. Dziękuję bardzo. Podpunkt B jest również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdzie Komisja Rewizyjna wystąpiła do NIO, więc pozwolę sobie odczytać. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie orzekającego w Olsztynie z dnia 26 maja 2021 roku. W sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małdyty w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Małdyty z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczących Mirosław Czerny, członkowie Paweł Kulbinowicz, Andrzej Kliszka, działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 punkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Tekst jednolity Dziennik Ustaw 2019 roku, pozycja 2137 postanawia.
pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małdyty w sprawie udzielenia Rady Gminy Małdyty absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Przystępujemy do punktu C. Jest to podjęcie uchwały absolutoryjnej. Pozwolę sobie ją czytać. Uchwała Rady Gminy Małdyty z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium kultowi Gminy Małdyty z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Małdyty za 2020 rok, sprawozdanie finansowe, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, informacją o stanie mienia gminy oraz stanowiskiem i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rada Gminy w sprawie absolutorium udziela się wójtowi gminy Małdyty absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Małdyty za 2020 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Mam ogromną przyjemność, Panie Wójcie, ogłosić, że uchwała została przyjęta 9 głosami za. Bardzo serdecznie gratuluję. Również jest to wynik współpracy i dobrego działania. Także od rady mieszkańców gminy zadaję się życzenia i oby tak było dalej. Także brawo. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Powiem naszym hasłem, że cieszę się, że wspólnie możemy zmienić.
zmieniać gminę na lepsze, bo gminę ma wystarczać sukces. Dziękuję bardzo. A jeszcze tak na koniec, słuchajcie, tak patrzę na te karty i na ilość tutaj tych płatków, tych róż i gdybym miał przekazać i podziękować wszystkim tym, którzy zasłużyli na te kwiaty, bo to nie dla mnie, to dla nas wszystkich, to nie wiem, czy tych płatków wystarczyło. Każdemu radnemu, każdemu sołtysowi, każdemu pracownikowi, wielu mieszkańcom, także no, dziękuję za kwiaty, ale tak jak mówię, należą się nam wszystkim. Następnym razem będziemy się starać, żeby tych łatwo było więcej. Tak jak pan wójt podkreślił, że tam jest zgoda, tam jeszcze to tak jak powinno być, więc cieszymy się, że idą inwestycje, pomimo tego, że ten okres był bardzo trudny, ale wszystko poszło dobrze. Przystępujemy do punktu 8. Są to już uchwały, więc pozwolę sobie odczytać. Uchwała Rady Gminy Madryty z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji o rozpowszechnianiu wśród mieszkańców informacji. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 14 1950 roku samorządzie gminy Rada Gminy Małdyty uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się nie uwzględnić petycji, która wpłynęła do Urzędu Gminy Małdyty w dniu 14 kwietnia 2021 roku w sprawie rozpowszechniania wśród społeczeństwa informacji o możliwych skutkach zdrowotnych poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19. Paragraf drugi. Przyczyna nieuwzględnienia petycji została zawarta w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Małdyty, zobowiązując go do powiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby się odnieść do tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Państwo czekamy. Oczywiście Pani protokół mówi, że stwierdzam, że uchwała została przyjęta 10 głosami za. Przystępujemy do punktu 9. Czy tu jest dość uchwały? Uchwała Rady Gminy Małdyty z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę treści w uchwale o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 18 1990 roku o samorządzie gminy Rada Gminy Małdyty uchwala co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Postanawia się objąć petycję, która wpłynęła do Urzędu Gminy Małdyty w dniu 21 kwietnia 2021 roku w sprawie dodania do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przepisów uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnością w stopniu miarkowanym i znacznym oraz wychodzącym w system pieczy zastępczej. Podpunkt drugi. Wnioski wnoszącego petycję zostaną rozpatrzone przez Radę Gminy przy najbliższej zmianie lub uchwaleniu nowej uchwały w sprawie określenia w ustępie pierwszym. Paragraf drugi. Przyczyna uwzględnienia petycji została zawarta w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Małdyty, zobowiązując go do powiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. Punkt czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem. Paragraf czwarty, przepraszam. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby się odnieść do tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 10 głosami za. Przystępujemy do punktu 10. Czy tu jest też uchwały? Uchwała Rady Gminy Małdyty w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Małdyty w
2021 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z 9 marca 1950 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Baza Obozowa Wenecja, Chówca ZKP Łódź Podleśno w długości 10 metrów zlokalizowanego na działce nr 230 obręb Szymonową, stanowiącej grunty jeziora Ruda Woda na wysokości działki nr 3450/2 obręb na Świty, gmina Małdyty, stanowiącej grunty leśne. Paragraf drugi. Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli ZKP Chorągiew Łódzka, Kupiec Łódź, Polesie, ulica Wimbiska 9-94-043 Łódź. Paragraf trzeci. Szczegółowe granice miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o których mowa w paragrafie pierwszym, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Określa się sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w paragrafie pierwszym, obejmujący okres od 3 lipca 2021 roku do 3 sierpnia 2021 roku. Paragraf 5. Wykonanie uchwały podlega się wójtowi gminy Małdyty. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Czy ktoś z Państwa radny chciałby zabrać głos w tej kwestii? Nie widzę. Rozumiem, że wszystkie uchwały zostały omawiane na komisjach. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 10 głosami za. Przystępujemy do punktu 11. Odczytuję treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Małdyty z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny od Skarbu Państwa na rzecz gminy Małdyty. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Małdyty uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nabycie od Skarbu Państwa w drodze darowizny prawa własności niezagonowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/374 o powierzchni 0,882 hektara położonej w miejscowości Dobrocin, obręb Starej Kłopoty, dla której Sopry Nowy w Ostródzie Czuczny Zamiejscowy Wydział Ciągle Czystych Murągu prowadzi ciemię wieczystą EL20/0032789/7 z przeznaczeniem na wykorzystanie jej do urządzenia grunto-sądnego boiska sportowego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Małdyty. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej kwestii? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 10 głosami za. Przystępujemy do punktu 12. Odczytuję też uchwały. Uchwała Rady Gminy Małdyty z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Małdyty uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zalicza się do kategorii dróg gminnych położonych na terenie gminy Małdyty następującą drogę. Położoną w Małdytach ulica Szkolna na działce 67 obręb Małdyty. Paragraf drugi. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w paragrafie pierwszym oznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Opis położenia i przebieg drogi wymienionej w paragrafie pierwszym jest przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Małdyty. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przystępujemy, czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 10 głosami za. Przystępujemy do punktu 13. Dzisiejszy rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Małdyty na 2021 rok. Odczytuję treść uchwały.
Uchwała Rady Gminy Małdyty z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Małdyty na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Małdyty uchwala co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zwiększenia w budżecie planu dochodów na 2021 rok o kwotę 85 079 zł. Do wysokości 35 838 471 zł. 51 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody bieżące w wysokości 31 235 551 zł. 95 groszy. Dochody majątkowe w wysokości 4 602 920 zł. Paragraf 2. Proponuje się zwiększenie budżetu planu wydatków na 2021 rok o kwotę 85 079 zł. Do wysokości 37 677 465 zł 31 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące w wysokości 31 290 750 zł 37 groszy. Wydatki majątkowe w wysokości 6 386 715 zł. Paragraf 3. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Środki określone w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a artykuł 217 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dochody 2 123 500 zł, wydatki 2 110 615 zł 43 grosze. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 838 993 zł 33 grosze zostanie pokryty dochodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniędzy, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 659 800 zł 54 grosze z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 179 192 zł 82 grosze. Paragraf 6. Przychody budżetu w wysokości 2 318 993 zł 33 grosze. Rozchody w wysokości 480 000 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w wyniku urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos do tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 10 głosami za. Punkt 14. Interpelacje, zapytania radnych. Proszę bardzo o dyskusję. Nie widzę. Punkt 15. Sprawy różne, wolne wnioski, informacje. Nie widzę. Ja jeszcze raz tutaj panu Witowi gratuluję. Chcę również podziękować Lucynie Zandrzyńskiej za zaangażowanie, za załatwianie tych wszystkich spraw, ale to jednak jest ważne, bo to jest osoba, która się tym zajmuje, wiem, że jest tam niezmiernie miło, że jesteś tak operatywny. Nie można zawsze na Ciebie liczyć. Także jeszcze raz dziękuję. I w wyniku wyczerpania dzisiejszego początku zamykam 26 sesję Rady Gminy Małdyty.